witajcie serdecznie. Nasz dom powoli przygotowuje się do świąt. Z tej okazji znajdziecie u nas już świąteczne ozdoby i świąteczny klimat. Z tej okazji też przygotowaliśmy zmianę aranżacji w naszej kuchni. Znajdziecie tutaj wodoodporne płyty Roco, które nadają naszym wnętrzom nowoczesnego wyglądu. Wcześniej w naszej kuchni na ścianie mogliście zobaczyć Lacobel. Teraz wybraliśmy płytę Roco, która imituje nam kamień i świetnie tutaj wpisuje się w taki nowoczesny wygląd. Do wyboru jest bardzo dużo różnych kolorów poprzez imitację kamienia, jak i drewna. Zaletą płyt Roco jest brak konieczności malowania ich oraz bardzo łatwe utrzymanie czystości. Wcześniej w naszej łazience mogliście znaleźć łazerię drewnianą. Zamieniliśmy ją obecnie na płyty Roco. W przeważającej części położyliśmy płyty w jasnym kolorze, aby optycznie powiększyć łazienkę. Natomiast tutaj wewnątrz prysznicy walk-in jest taka płyta, która imituje nam beton architektoniczny. Płyty Roco świetnie nadają się do powierzchni mokrych. Montujemy je z dużych arkuszy. Przez to ograniczamy powierzchnie łączone. Dla osób, które chciałby pokryć ściany i sufity drewnem, ale chcą, żeby wyglądało to bardziej nowocześnie, dobrym rozwiązaniem będzie płyta Novato. Jest to trójwarstwowa deska, gdzie ilość połączeń jest ograniczona. Dla przykładu, ta ściana wykonana jest tylko z dwóch arkuszy i tutaj na środku mamy tylko jedno łączenie. Jeżeli chcecie zobaczyć nasze realizacje i nowe projekty, zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube i zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.